Dzień dobry, moi drodzy. Jeszcze chwileczkę nam dajcie. Musimy ustawić tutaj jeszcze Instagram. O, i jesteśmy już na Instagramie. Jeszcze chwileczkę, zobaczę, czy się nagrywa. Jesteśmy. Maja Strzałkowska, autorka serii aktywizujących książek i e-booków Julka i Szpulka. W ramach cyklu Rodzice po godzinach rozmawiam z doktor Anetą Notbauer o dwujęzyczności i o tym, czy jest w ogóle możliwa, nawet kiedy nie mieszkamy za granicą. Aneto, dziękuję bardzo, że zgodziłaś się na rozmowę. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Zanim Cię przedstawię, chciałabym jeszcze podziękować tym, którzy nas teraz oglądają, za to, że wspieracie ten kanał i to, co dla Was i Waszych dzieci przede wszystkim tworzę ja i zarówno Aneta. Subskrybujcie więc, lajkujcie, by te treści trafiły do innych rodziców. A Aneto, Ty jesteś doktorem nauk humanistycznych, jak się okazuje, w zakresie językoznawstwa, absolwentką magisterskich studiów logopedycznych, ekspertką w dziedzinie dwujęzyczności, którą popularyzujesz na swoim kanale Bilingual House, ale też jesteś autorką książek, między innymi Przepis na dwujęzyczność czy Dwujęzyczna moc, a prywatnie mamą dwójki dzieci i od 20 lat mieszkasz w Wielkiej Brytanii. I powiedz mi, jak ci się tam mieszka od tylu lat? Bardzo dobrze. Kraj bardzo przyjazny dwujęzyczności, wielojęzyczności, wielokulturowości. Także myślę, że to tutaj akurat, jako że sama tę dwujęzyczność uprawiam w moim domu, z moimi dziećmi, z mężem, mój mąż jest Anglikiem. Także myślę, że to jest też bardzo ważne tak dla mnie osobiście. Także ja bardzo wiele Wielkiej Brytanii zawdzięczam, też to, jak mogłam rozwinąć się zawodowo, jak mogłam stworzyć sobie swoje własne miejsce pracy właśnie tutaj, skąd teraz rozmawiamy, to jest też zasługa tego kraju. Powiedz mi, czy twoje dzieci są dwujęzyczne? Jeśli z tego, co mi pisałeś, to tak, ale zastanawiam się, w którym języku jest im się łatwiej porozumiewać? Tak, potwierdzam, moje dzieci są dwujęzyczne. Myślę, że to jest pytanie, które trzeba byłoby im zadać, w którym języku jest im łatwiej się porozumiewać. To jest chyba takie pytanie, na które trudno jest odpowiedzieć osobom dwujęzycznym, bo to naprawdę zależy. Zależy od tematu, zależy od osoby, zależy od humoru, od tego miejsca, w którym się znajdujemy, bo dwujęzyczność sama w sobie jest bardzo płynna, dynamiczna. To nie jest coś, co jest raz ustalone, co jest jakąś cechą przypisaną danej osobie czy danej jednostce, ale to jest bardziej taki stan umysłu, taki sposób na życie. Także wydaje mi się, że trudno jest decydować, który język jest ogólnie tym numer jeden, ponieważ wydaje mi się, że to bardzo się zmienia. No to ciekawe, co mówisz, bo to chyba nie jest też łatwe, zakładam. No i właśnie takie pytanie mam na dzień dobry dosłownie. Czy dwujęzyczność jest możliwa, nawet jeśli nie mieszkamy za granicą? Bo jak rozumiem, jesteście w Anglii, macie kontakt z językiem polskim, częściej pewnie z językiem angielskim. Ale czy też dwujęzyczność może dotyczyć osób, które jednak za granicą nie mieszkają? Zdecydowanie tak. Ja oprócz tej mojej dwujęzyczności domowej pracuję na co dzień z dziećmi dwujęzycznymi, też doradzam rodzinom dwujęzycznym, wielojęzycznym z różnych miejsc na całym świecie. I ta dwujęzyczność naprawdę ma bardzo wiele odcieni. Jeszcze ciekawiej jest, kiedy wchodzą już trzy czy cztery języki i faktycznie tak, też jest to możliwe, że bez wyjeżdżania z naszej ojczyzny dwujęzyczność można osiągnąć i w rodzinach osiąga się naprawdę no, niesamowite efekty. To jest coś, co mnie cały czas bardzo fascynuje, zadziwia, ponieważ no, jest to efekt pracy, pomimo że dzieci naprawdę mają wrodzony talent do nauki wielu języków i to jednocześnie, równolegle, no to jednak nie zapominajmy, że to jest praca, to jest dodatkowy wysiłek, który i rodzice, i dzieci muszą wkładać. Jednak o tyle dobrze, że dzieci mają dosyć chłonne umysły.
A powiedz mi, od jakiego wieku polecasz naukę języka obcego, jeśli chodzi o dzieci? Myślę, że im wcześniej, tym lepiej. To jest taka znana zasada i zdecydowanie się sprawdza, ale też z drugiej strony, jeżeli od samego początku z jakichś powodów nie było to możliwe, to też jeszcze nic straconego, ponieważ w późniejszym wieku można sobie ten kolejny język również dołączyć, już na nieco innych zasadach oczywiście, ale jednak jest to możliwe w każdym wieku, ale jak mamy możliwość, no to jak najwcześniej. Tak, żeby dzieci się osłuchały z danym językiem, zakładam. Oczywiście, szczególnie właśnie w tej warstwie słuchowej, w warstwie wymowy, to tutaj chyba największą przewagę mają dzieci. Też słyszałam, że warto uczyć dzieci języka obcego i czytać w języku obcym, wtedy kiedy się uczą czytać też w swoim języku ojczystym. Czy to jest prawda? Potwierdzasz tą teorię? Myślę, że na pewno tak, taka równoległa nauka w warstwie czytania i pisania też przynosi bardzo wiele korzyści. Dzieci w naturalny sposób porównują języki, zarówno w warstwie mówionej, jak i w warstwie pisanej. Warto też właśnie takie tematy z nimi poruszać, jak one to czują, jak te języki inaczej pozwalają im wyrazić siebie. Także tak, równoległa nauka jak najbardziej jest wskazana. Z tą świadomością, że oczywiście te języki będą się wzajemnie przenikać. I to też jest taka kwestia, która w dwujęzyczności jest zupełnie naturalna, ale dla osób jednojęzycznych to być może jest coś negatywnego, że języki się przenikają, że języki czasem będą nakładać się na siebie, ale no jest to zupełnie naturalne i przychodzi taki moment, kiedy dzieci zupełnie świadomie będą w stanie te języki rozdzielić, kiedy będzie taka potrzeba. Właśnie powiedz mi, kiedy możemy powiedzieć, że ktoś jest dwujęzyczny tak naprawdę? To jest temat bardzo szeroki, dlatego że samych definicji dwujęzyczności jest mniej więcej tyle, ilu jest autorów. Czy tyle, ilu jest badaczy tego tematu? Większość badaczy jest nieusatysfakcjonowanych z tymi, jeżeli chodzi o te definicje, które już istnieją, próbują tworzyć własne definicje. Także myślę, że mojemu sercu najbliższe jest patrzenie na dwujęzyczność jako narzędzie. Czyli jako coś, co umożliwia nam spełnianie celów w dwóch różnych językach, bądź w trzech, bądź w czterech. Także tutaj ta dwu- i wielojęzyczność jest coś, co sprowadza się do umiejętności komunikowania się w więcej niż jednym języku. I spełnianie tych celów na różnych poziomach oczywiście, to jest według mnie dwujęzyczność, czyli to, że ja potrafię w sposób skuteczny wyrazić swoje myśli, wyrazić swoje emocje, załatwić w cudzysłowie różne sprawy w jednym i w drugim i w trzecim języku. No i absolutnie nie oznacza to idealnej znajomości tych języków, ponieważ te poziomy będą zawsze różne i będą też się zmieniać wraz z różnymi etapami w naszym życiu. Czyli to niekoniecznie oznacza, że musimy mówić biegle w danym języku. Nie biegle, ale swobodnie, w sposób naturalny, w sposób, który nam daje radość i też w sposób, który jest skuteczny, czyli po prostu służy do komunikacji. Że nas ta druga strona, druga osoba po prostu zrozumie. Właśnie. A powiedz mi, czy są jakieś skuteczne metody, aby nauczyć dziecko języka obcego? Czy masz jakieś swoje sposoby sprawdzone, którymi też się posługujesz w nauce dzieci? Nie tylko swoich, oczywiście. Oczywiście, tak. Myślę, że najskuteczniejszym sposobem jest dialog, czyli po prostu rozmowa. Czyli ta rozmowa, która nam towarzyszy od rana do wieczora, to jest rozmowa, na której my się skupiamy, w sensie takim, że świadomie kierujemy nią jako dorośli.
Jeżeli jesteśmy dobrymi słuchaczami, to też myślę, że bardzo pomaga. Czyli zwracamy uwagę na to, o czym nasze dzieci chcą z nami rozmawiać, jak my możemy tę rozmowę przenieść na wyższy poziom, jeżeli chodzi o operowanie językiem, jeżeli chodzi o słownictwo, jeżeli chodzi o tematykę, żeby móc w naszych rozmowach odchodzić od tak zwanych tematów kuchennych, czyli żeby móc porozmawiać też o abstrakcjach, też o naszych przeżyciach, czy niekoniecznie o tym, co tu i teraz. Także myślę, że jakbym miała wymienić jedno narzędzie, to będzie to dialog. Ale ten dialog będzie nam też towarzyszył podczas wykonywania różnych czynności, które robimy razem. To znaczy, będzie to zabawa, będzie to spacer, będą to różne czynności domowe, takie jak na przykład gotowanie, czy wspólne nawet sprzątanie, segregowanie różnych rzeczy, które mamy w domu. No i oczywiście nie zapominajmy, najważniejsze chyba narzędzie poza dialogiem, które ten dialog będzie kształtować, lektura, wspólna lektura. Także to jest czytanie, właśnie to jest chyba najłatwiejszy sposób, w jaki my możemy język kształtować i w jaki sposób możemy też pogłębiać naszą więź, bo to też jest coś, co jest bardzo ważne w nauce języka, którą prowadzi rodzic, bo tutaj nie zapominajmy, my jako rodzice przekazując język, jesteśmy tym najważniejszym i pierwszym nauczycielem naszego dziecka. Także to jest taka nauka, która postępuje na innych zasadach niż nauka, jaką prowadzi nauczyciel. Bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś nawet wcześniej o tym, żebyśmy wyrażali też swoje emocje. Wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy dwujęzyczni, jeżeli mówimy o swoich emocjach. Zastanawiam się, jak to można wykorzystać w praktyce w domu, takim jak mój, gdzie nie jesteśmy za granicą, jesteśmy w Polsce. Sobie mieliśmy taki pomysł z mężem, że będziemy sobie przy śniadaniu rozmawiać po angielsku. Na różne tematy. Najczęściej dzieci no, nie bardzo chciały, jakby czuły się czasami trochę przymuszone, ale właśnie zauważyłam, że podczas lektury książek, ja akurat umiem mówić po włosku i czuję się trochę dwujęzyczna, jeżeli chodzi o język włoski, i podczas podróży do Włoch kupiliśmy sobie trochę książek po włosku i je wspólnie czytamy. I zauważyłam, że rzeczywiście wtedy nie ma tego oporu przed powtarzaniem pewnych słów czy czytaniem, więc to jest fajne rzeczywiście sposób. I sama też, gdy czytam po angielsku książki, te zwłaszcza, które znam, jak się okazuje, jest mi o wiele łatwiej. A o abstrakcjach mówiąc, to co miałaś dokładnie na myśli, jeżeli mielibyśmy o czymś rozmawiać, o czymś abstrakcyjnym? Myślę, że głównie chodzi tutaj o to, żeby myśleć, zacząć operować pojęciami, i zacząć wychodzić, nawet jeżeli chodzi o ramy czasowe, myślę, że to jest taki tak łatwy przykład tutaj, żeby to zobrazować, czyli żeby myśleć, opowiadać o tym, co wczoraj było, co będzie jutro, nasze plany na wakacje, na przykład jeżeli mówimy o planach wakacyjnych, bo to już przecież całkiem niedługo, jeżeli mamy na przykład w naszych planach wyjazd do Grecji, to możemy pomyśleć, co my tam zobaczymy, jakie to wzbudzi u nas emocje, to już też są abstrakcje przecież, czego my tam się nauczymy. To wszystko są już rozmowy o abstrakcjach, czyli możemy też pomyśleć o tych, jeżeli mówimy o tych emocjach, to na przykład możemy też zastanawiać się, i jest nawet takie ćwiczenie, które ja często prowadzę na moich zajęciach z dziećmi dwujęzycznymi, gdzie my tworzymy definicje różnych rzeczy. I dzieci dwujęzyczne bardzo chętnie wchodzą w tę grę, dlatego że one często muszą komuś tłumaczyć, co dana rzecz oznacza, ale tutaj nie mamy na myśli tłumaczenia z języka na język, tylko tłumaczenie, używając tego samego języka, co dana rzecz oznacza. No i tutaj zaczynamy oczywiście od konkretów, tak jak na przykład krzesło. I tutaj będzie trzeba wejść na wyższy poziom, czyli powiedzieć słowo, które jest bardziej ogólne, czyli to jest mebel. I teraz można już sobie wyobrazić, jak tutaj bardzo rozszerza się słownictwo, kiedy dzieci mogą właśnie myśleć o tych kręgach,
które słowo ma szersze znaczenie, które ma węższe znaczenie, czyli tak jak w naszym przykładzie krzesło, to jest mebel, a potem musimy to uszczegółowić, czyli który służy do siedzenia, albo który jest wykonany z drewna i służy do siedzenia. I możemy w ten sposób zacząć od rzeczy konkretnych, a potem możemy w podobny sposób myśleć o właśnie o abstrakcjach, czyli o tym na przykład, co to jest wiedza, czy co to jest mądrość, czy co to jest głupota na przeciwnym biegunie, miłość, czyli takie rzeczy też można właśnie ćwiczyć rozumienie ich przez tworzenie takich definicji, jak ty możesz to komuś wytłumaczyć. Także no, dzieci widać, że jak wchodzą w to, to naprawdę gdzieś tutaj te głębokie warstwy myślenia uruchamiają. No i to jest też taka zabawa, którą możemy prowadzić nawet na spacerze, czy podczas długiej podróży, bez żadnych materiałów zupełnie. Z tego, co mówisz, to przede wszystkim nie da się zrobić tych ćwiczeń. Jest jeden warunek. Rodzic musi znać ten język obcy, którym chcemy się posługiwać w domu. Bardzo fajne jest to, że dzieci mogą używać prostszych słów, a nawet jest to pożądane, bo wtedy użyją ich więcej i przez to będą więcej mówić, a jednocześnie poznają nowe, na przykład trudniejsze, czyli to, co na przykład opisują. Bardzo fajna, fajna metoda. Muszę też ją wykorzystać koniecznie. A powiedz mi, czy w ogóle dwujęzyczność jest możliwa, kiedy rodzice nie posługują się językiem obcym? Czy to jest po prostu bardzo wtedy trudne i trzeba podjąć zupełnie inne sposoby nauki? Myślę, że nic nie jest niemożliwe. Zdecydowanie jest to możliwe. Jest to możliwe przy wykorzystaniu źródeł zewnętrznych, prawda? Czyli jeżeli sam rodzic nie posługuje się tym językiem, to myślę, że tutaj można wprowadzić taką solidarność w tej rodzinie i ustalić, że będziemy się tego języka uczyć wspólnie, prawda? Czyli to, że mama czy tata na początku tego języka nie zna, to niekoniecznie jest to coś złego, czy coś, co miałoby nam ten proces uniemożliwić, ale możemy to wykorzystać jako właśnie coś pozytywnego. Czyli ty nie uczysz się sam, nie jesteś tylko tym odbiorcą całej nauki, tylko my uczymy się wspólnie. Możemy wspólnie na przykład oglądać bajki z napisami i uczyć się. Możemy wspólnie oglądać książki, nawet bardzo wiele jest wydawnictw typu słowniki, gdzie my możemy właśnie na obrazkach widzieć zilustrowane różne słowa. My możemy wykorzystać wszelkie źródła elektroniczne, które nam pokażą ten model wymowy różnych słów. Możemy wspólnie odsłuchiwać te słowa. No i możemy stworzyć z tego po prostu taką naszą wspólną pasję, którą my podczas zabawy będziemy praktykować. No i też na takiej zasadzie właśnie wymiany, czego ty się nauczyłeś, czy nauczyłaś, córko, synku, czego ja się nauczyłam. Także wykorzystując te źródła zewnętrzne, to jak najbardziej jest możliwe. Z tego, co mówisz, to bardzo mi się podoba sposób spędzania wspólnego czasu. Jestem fanką pozytywnej dyscypliny, która mówi, że powinniśmy codziennie ten czas dzieciom poświęcać. Im starsze, to być może tego czasu mniej. Załóżmy te pół godziny, czasami 15 minut, a jednocześnie możemy go wykorzystać bardzo mądrze na wspólną naukę. Ja, ponieważ jestem fanką emocji i nauki o emocjach, ponieważ one są niezbędne do tego, żebyśmy byli świadomi tego, co czujemy, co chcemy robić w życiu także, to też jako rodzice, zwłaszcza którzy są z lat 80., 90., sami muszą się uczyć też akceptacji swoich własnych emocji i często robimy to razem z dziećmi i tak samo podobnie z nauką języka angielskiego możemy to wspólnie zrobić i wartościowy sposób spędzić czas. A żeby tak jeszcze uporządkować wszystko, zastanawiam się, jaka metoda będzie na przykład dobra dla tych najmłodszych dzieci. Zakładam, że jakieś filmy z piosenkami angielskimi, czy piosenki, czy inne, na przykład są gry, uwielbiam Lingo Kids i moje dzieci to stosują, to jest też autoryzowane przez Oxford. I tam są gry, tam są filmy, tam się dzieci uczą pisania, czytania, słówek.
I to też jest taka fajna forma, ale chyba jednak uzupełniająca tą naukę angielskiego. Natomiast zastanawiam się, jak ty to widzisz, jeżeli chodzi o te najmłodsze dzieci, co można z takim dzieckiem robić, żeby zapoznać z tym językiem? Czyli tak, popieram, że wszystkie źródła, które są związane z korzystaniem z ekranów, to jest coś, co jest świetnym uzupełnieniem, to jest coś, z czego najlepiej korzystać wspólnie, tak żeby móc właśnie dodać ten element ludzki do tej interakcji, żeby móc rozmawiać o tym, co widzimy na ekranie, żeby móc też później przedłużać ten czas, czyli na przykład odgrywać to, co widzimy w danej grze czy w danej bajce, później w naszych zabawach. Także to zdecydowanie można i należy wykorzystywać. A jeżeli chodzi o samo to dzieci najmłodsze, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, to zdecydowanie przez zabawę, prawda? Bo tutaj myślę, że naszym głównym zadaniem jest zabawa i wspaniałe są tutaj zabawy, w których wykorzystujemy jakieś postaci. I może to być wszystko to, co porusza wyobraźnię naszego dziecka. Wiadomo, że dzieci przechodzą przez różne fazy. Mogą mieć fazę fascynacji dinozaurami, mogą mieć fazę fascynacji jakimiś postaciami, ludzikami z bajki. Mogą to być po prostu pluszaki, czy po prostu lalki, czy pacynki. I my możemy w naszej zabawie wprowadzić właśnie taką jedną postać, która mówi tylko po angielsku. Czy tylko po włosku, czyli, czy która mówi tylko po polsku. Tu język naprawdę nie ma znaczenia, ale ten język nasz docelowy to będzie język tej jednej postaci, która będzie z nami się bawiła. I ta postać, my oczywiście będziemy nadawać jej głos, będzie właśnie w naszej zabawie posługiwać się właśnie tym językiem. I to jest coś takiego, co może też wychodzić poza sam czas naszej zabawy. To jest coś, co my możemy właśnie tego dinozaura, czy tego Lego ludzika, czy tą laleczkę zabrać ze sobą do parku. Możemy jej pokazać różne rzeczy, może z nami usiąść przy stole, możemy jej wtedy pokazać, co my akurat dziś jemy na obiad, może być obecna, kiedy rozmawiamy z babcią przez telefon, pokazać jej babcię na ekranie, jeżeli to jest wideorozmowa, czyli możemy tutaj sobie wyobrazić, jak możemy poszerzyć w ten sposób wykorzystywanie tego języka. I wtedy też niekoniecznie sam rodzic, bo czasem rodzice mają też pewne opory, jeżeli chodzi o przestawienie się na dany język, prawda? Czyli sam rodzic wtedy się nie musi przestawiać, czyli nadal operuje w tym języku, w którym zawsze mówił do dziecka, bo to ta zabawka robi za nas całą robotę, bo my wtedy wcielamy się w postać tej zabawki i my wtedy możemy wprowadzać to słownictwo, odsłuchiwać z tym językiem i pokazać, że ta nauka jest po prostu świetną zabawą. To prawda, tak sobie przypomniałam, że jak dzieci były moje malutkie, to miałam pacynkę giraffę Laurę, która właśnie mówiła tylko i wyłącznie po włosku. I to były bardzo proste rzeczy. Szkoda, że znaczy już to się chyba nie sprawdzi, bo są trochę starsi, ale być może gdybyśmy wrócili, może by sobie trochę przypomnieli. Czyli nauka przez zabawę i ten kontakt z osobą, która mówi po włosku, czy to poprzez pacynkę, czy jakiegoś pluszaka będzie dobrym rozwiązaniem. A jeżeli chodzi o starsze dzieci, zwłaszcza te, które zaczynają się uczyć pisać i czytać, czyli zakładam tak 5, 6, 7 lat, gdzieś w tym mniej więcej zakresie, jakie metody nauki byś poleciła właśnie takim dzieciom, troszkę starszym już? No oczywiście tutaj już mamy większe pole działania, jeżeli chodzi o te zewnętrzne źródła, prawda, gdzie my możemy po pierwsze mieć tę pewność, że dostarczamy dzieciom ten natywny wzorzec wymowy. To jest zawsze plus taki, którego trudno jest nam samemu zapewnić, prawda, bo zawsze tam jakieś pewne niedoskonałości będą. Także myślę, że tutaj ten kontakt z audiobookami, podcastami, różnego rodzaju programami, które mogą właśnie trafić w zainteresowania naszych dzieci. Także myślę, że w tym wieku dzieci już są dosyć jasno określone, co je interesuje.
co na przykład, jeżeli interesują się przyrodą, czy jeżeli są to zwierzęta, jeżeli są to gry, jeżeli są to moda, muzyka, no możemy znaleźć mnóstwo tych różnych tematów, które dzieci w różnym wieku kręcą. Także myślę, że warto właśnie wskoczyć w te zainteresowania i odnaleźć rzeczy, które my możemy oglądać, słuchać, czy robić wspólnie. I w ten sposób ten język będziemy przyswajać niejako mimochodem. Bo w zupełnie sposób naturalny, to tak samo zresztą uczą się dorośli, w zupełnie sposób naturalny my myślimy o tym, co nas interesuje, a samym narzędziem jest tutaj po prostu drugi język. Ale jednak najskuteczniejsze będą rozmowy, prawda? Tak, oczywiście my przy okazji tych wszystkich zajęć, o których mówiłam, my oczywiście cały czas rozmawiamy. No i tutaj chyba muszę jeszcze wspomnieć też o tej dyscyplinie dorosłego, bo żeby ta rozmowa miała sens, żeby ona działała zarówno jako pogłębienie, wzmocnienie naszej relacji, jak też jeżeli chodzi o przekazywanie języka, no to ta rozmowa musi być prawdziwą rozmową. Czyli nie taką rozmową, że ja jednym okiem spoglądam w telewizor, drugim okiem spoglądam, co akurat mi przyszło na telefonie, jakie najnowsze powiadomienie, czy nawet wręcz znam osoby, które prowadzą rozmowy i jednocześnie scrollują i twierdzą, że świetnie potrafią podzielić swoją uwagę. Nie, jednak ta uwaga, żeby rozmowa działała, szczególnie z naszymi dziećmi, to musi być ta nasza uwaga stuprocentowa na rozmowie. Mało tego, że nic nas nie rozprasza, to druga rzecz, o której może mało się mówi, co nas często rozprasza przy rozmowie, kiedy ktoś do nas mówi, to my już układamy sobie w myślach naszą odpowiedź. Czyli tu automatycznie nie koncentrujemy się stuprocentowo na tym, co dana osoba mówi, bo my już tworzymy odpowiedź, prawda? A to jednak też jest coś, co możemy ćwiczyć, że kiedy dana osoba mówi, to ja właśnie staram się dokładnie zrozumieć, co mówi, dlaczego tak mówi, a naprawdę spokojnie wystarczy mi czasu, żeby ułożyć moją odpowiedź, kiedy dana osoba już skończy mówić. Przy okazji to jest niezły trening uważności i koncentracji. Oczywiście. I uważnego słuchania, to co zresztą robię w swoich książkach i audiobookach. Uważne słuchanie. Zresztą ostatnio rozmawiałam z psycholog, z panią Magdaleną Kolasą o komunikacji z dzieckiem i okazuje się, że komunikacja polega przede wszystkim na słuchaniu. I jak widać w nauce języka obcego polega na tym samym, na Oczywiście. Uważnym słuchaniu. Tak, bardzo dobrze, że o tym mówisz, zwłaszcza, że my jako rodzice często rozpraszamy się różnymi rzeczami. A i też wrócę jeszcze do pozytywnej dyscypliny, która też mówi, że ten czas z dzieckiem ma być taki, aby nas nic nie rozpraszały, żebyśmy się na nim skoncentrowali. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś. Myślę, że to jest takie kluczowe, jeżeli chodzi o ten wspólny czas, kiedy chcemy się właśnie uczyć. A powiedz mi, jak często powinniśmy się uczyć? Czy to powinna być codzienna nauka, czy jakaś ubrana w ramy czasowe? Jak z Twojego doświadczenia wynika? Myślę, że najlepiej codziennie, zdecydowanie, ale też z drugiej strony nie ma co do tego podchodzić tak bardzo sztywno, czyli jeżeli nie jest to możliwe, czyli jeżeli któryś dzień z jakiegoś powodu opuścimy, to najlepiej byłoby właśnie jak najszybciej wrócić do tego naszego nawyku codziennej nauki. I druga rzecz, też można nadrabiać, czyli jeżeli w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku różne zajęcia nam umożliwiają tylko taki bardzo krótki kontakt z językiem, to możemy to nadrobić w weekend, możemy to nadrobić podczas wakacji, możemy naładować te baterie językowe wtedy, kiedy mamy więcej czasu, kiedy mamy też wolniejszą głowę, żeby tak naprawdę do tego w sposób taki bardziej systemowy podejść. Czyli tak, z jednej strony warto, żeby to było systematyczne,
ale też miejmy tę świadomość, że możemy to nadrobić. Tu jeszcze chciałam przy okazji jedną rzecz wspomnieć, bo mówiłaś właśnie o tej zabawie, żeby to było oparte na zabawie, żeby to było oparte na dialogu, na takiej prawdziwej, szczerej komunikacji. I ja usłyszałam niedawno bardzo taką motywującą opinię jednej z mam, z którą rozmawiałam podczas konsultacji dla rodzin dwujęzycznych. I ona właśnie powiedziała, że wdzięczna jest za dwujęzyczność swojej rodzinie, ponieważ dwujęzyczność ją motywuje do tego, żeby codziennie spędzać ten czas jeden na jeden z dzieckiem. Dlatego, że ona wie, że w ten sposób przekazuje język, prawda? Ale żeby to się stało, to ona musi sobie to planować, wpisywać w kalendarz, żeby codziennie po kolacji ta lektura, ta zabawa, żeby to się faktycznie stało. I właśnie to było, myślę, że bardzo takie głębokie przemyślenie od strony tej mamy, która właśnie pomyślała, że gdyby miała tylko jeden język w domu, to nie miałaby aż tak silnej motywacji do tego, żeby ten czas faktycznie planować z dzieckiem i żeby to było ich takim nawykiem i taką rutyną, bo pomyślałaby sobie, że te cele językowe byłyby spełniane gdzie indziej, prawda, od innych osób. A ona, jako że jest jedynym źródłem języka w tej rodzinie, wiedziała, że to jest dla niej tak obowiązkowe i właśnie czuła tę wdzięczność, że dzięki temu ma tę konsekwencję i tę motywację, żeby ten czas z dzieckiem spędzać w ten sposób. Ale też jak to dobrze i pozytywnie wpływa na relacje między rodzicem a dzieckiem, bo dziecko czuje się docenione, czuje, że ma tego rodzica przy sobie, że ten rodzic jest dla niego ważny i odwrotnie, że to dziecko dla rodzica jest też ważne. Także drodzy rodzice, jeżeli nie znacie języków obcych, nic straconego, po prostu zacznijcie się wspólnie uczyć, a dzięki temu regularnie będziecie razem spędzać wartościowy sposób czas. To jeden z pomysłów, możecie robić też inne rzeczy, ale nauka języka obcego jest zawsze czymś, co można przełożyć na zabawę. A powiedz mi, a propos ładowania tych baterii językowych, jak to fajnie nazwałaś, ile czasu potrzeba tak minimum tego codziennego ładowania baterii? Tak strzelam, to będzie 5 minut, 15, czy dla kogoś, czy to jest kwestia indywidualna? Myślę, że to też bardzo wiele zależy od tego, jaki my sobie obierzemy cel. Bo ja też w kontaktach z rodzinami dwujęzycznymi spotykam się z tym, że te priorytety są różne. I w niektórych rodzinach właśnie chodzi o takie osłuchanie się z tym językiem, że chcę dać mojemu dziecku taki start, żeby się osłuchał, osłuchała, żeby też tak troszkę dziecko weszło w tę kulturę, która się wiąże z danym językiem, i to mi wystarczy. I to też jest absolutnie okej. Okay. Wydaje mi się, że to każdy rodzic ma prawo do tego, żeby te swoje priorytety sobie ustalić. A są takie rodziny, gdzie przechodzi to na drugi koniec tego spektrum, gdzie od samego początku ta motywacja jest bardzo silna, jest tam ogromna determinacja, że ja chcę, żeby moje dziecko było w pełni dwujęzyczne, czyli żeby maksymalnie zbliżyć się do tego ideału, gdzie mamy tę natywną, czy najbardziej zbliżoną do natywnej umiejętność posługiwania się dwoma językami w mowie i w piśmie. I wtedy oczywiście do takiego celu będzie potrzebny dużo większy wkład pracy, dużo większy wkład czasowy w tę ekspozycję na dany język, no bo to jest wszystko adekwatne do tego, co my chcemy osiągnąć, prawda? Czyli to jest bardzo prosta, taka można powiedzieć matematyczna zasada. Tyle, ile włożymy, tyle weźmiemy, prawda? Ale z drugiej strony nawet to minimum, jeżeli uda się nam osiągnąć to takie minimum, że powiedzmy ten język stanie się już troszeczkę mniej obcy, to już jest ogromny sukces. To już jest lepsze niż nic. Także myślę, że jak ktoś nie ma możliwości poświęcenia tak ogromnej dużej ilości czasu, niektóre źródła podają 25 godzin tygodniowo. Myślę, że trudno jest to tak oszacować i podać takie sztywne ramy czasowe. Bo to też zależy od jakości tego kontaktu z językiem.
nie każdy kontakt z językiem, na przykład oglądanie filmu, to nie jest ten sam, ta sama jakość ekspozycji, jak wspólna zabawa czy granie w grę planszową z dzieckiem. Także to też trzeba zwracać uwagę na tę jakość kontaktu. Także wszystko zależy od tego, jakie mamy cele, ale z drugiej strony cieszmy się każdym jak najmniejszym sukcesem. Nawet jeżeli to jest 5 minut, bo akurat dzisiaj jest cięższy dzień i sobie tylko wymienimy się, co słychać, albo porozmawiamy o pogodzie. Wspomniałaś o tym, że poza rozmową, dialogiem, wspólnym spędzaniem czasu, wspólną zabawą, jest jeszcze bardzo skuteczną metodą jest czytanie książek. Czy to wspólnie, czy to potem samodzielnie, ale powiedz mi, na co zwrócić uwagę, kiedy czytamy, załóżmy takiemu 5, 6, 7-latkowi książkę, w jaki sposób tą książkę z nim czytać, aby to miało dodatkową wartość taką, aby dziecko zapamiętało dane słowa i też zrozumiało, co czyta. Myślę, że jeżeli chodzi o czytanie z dzieckiem młodszym, to bardzo ważne są ilustracje. Także my wspieramy to, co czytamy, czyli ten tekst, przez wskazywanie na ilustracje, przez zatrzymywanie się, zadawanie pytań. Czyli myślę, że tutaj to jest bardzo ważny element. U dzieci starszych możemy już wprowadzić wodzenie palcem pod tekstem, czyli pod linijką tekstu. I ja zauważyłam już od kilku młodych dwujęzycznych osób, które ze mną rozmawiały, to było dla nich odkrywcze, bo jakoś wcześniej wydawało im się, że mama czy tata skądś opowiadają tę książkę. A tu w którymś momencie, kiedy rodzic zaczął wodzić po tekście, to nagle nastąpiło to uświadomienie, że to stąd się biorą te słowa, prawda? I to też jest taka, myślę, że zupełnie naturalna motywacja do tego, żeby samemu nauczyć się czytać. Że ja w ten sam sposób chcę odkodowywać te książki i odczytywać te historie. Także myślę, że to jest ważne. Druga rzecz, myślę, że już odchodząca od samej techniki czytania, bo oczywiście możemy też opowiadać książki, to jest jeszcze kolejna sprawa, nie zawsze musimy się tego tekstu trzymać sztywno, bo też bardzo wiele dzieci ma swoje tempo czytania, my możemy nie skończyć tego, co jest na stronie, one mogą już, te młodsze chcą chcieć przejść dalej, czy chcą chcieć wrócić, także takie podążanie za dzieckiem u tych młodszych dzieci jest na pewno bardzo bardzo przydatne. Ale jeżeli chodzi o samo czytanie, to też warto stworzyć z tego nawyk. Ja bardzo mile wspominam to, a ja moim dzieciom czytałam już od samego początku, nawet jeszcze jak były w moim brzuchu, to już zaczynaliśmy tę przygodę z czytaniem. I ten nawyk był u nich tak silny, że czasem na przykład gdzieś była jakaś podróż, czy późno wracaliśmy do domu, no to już powiedzmy jest godzina 11, czy nawet zbliża się północ, no to naturalne jest chyba u każdego rodzica, że my myślimy o tym, że moje dziecko jest zmęczone. Więc my musimy szybko, kładziemy się spać, czyli już wszelkie inne sprawy, które zwykle były naszym rytuałem przed snem, gdzieś idą na bok, no bo ważne jest to, jaka jest pora i że musimy się wyspać. I wtedy moje dzieci zawsze protestowały i mówiły, ale mamusiu, książka, ale to nie było już znaczenia, która jest godzina, tylko chodziło o to, że to był tak silny nawyk, że ta książka musiała być i my musieliśmy wtedy choćby symbolicznie tę książkę przeczytać, czy chociaż otworzyć na chwilę, przywitać się z tym ulubionym bohaterem, a jeżeli nie było takiej możliwości, to ja wtedy tę książkę opowiadałam, czy opowiadałam jakąś historię, jakiś element tej narracji, tego spotkania ze słowem, z jakąś historią musiał nastąpić. Ale to tylko dowodzi tego, jak silny był to nawyk. Tak, czytanie książek powinno być nawykiem. A czy twoim zdaniem czytanie książek, które już znamy po polsku na przykład i gdy wrócimy do nich w języku obcym, czy to jest dobra metoda nauki języka także? Co o tym myślisz?
Myślę, że jeżeli my mamy nadal ten element zainteresowania tym, co tam się wydarzy, to jak najbardziej jest to celowe, dlatego że to jest ułatwienie, bo my już znamy tę historię, że my już wiemy, co się wydarzy, my możemy już pewne rzeczy jakby z góry rozumieć i tylko uzupełniać sobie to słownictwo, czyli w jaki sposób to zostało wyrażone w tym drugim języku. Czasem u niektórych dzieci spotkałam się właśnie z takim oporem, w sensie, że no ale ja już wiem, co będzie. Prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli to jest coś, co jest naprawdę ciekawe, tak jak ostatnio też przeczytałam coś bardzo ciekawego, że niektóre książki autorzy piszą już z taką intencją, że ta książka powinna być przeczytana wiele razy. Dlatego, że przy tym czytaniu po raz drugi czy po raz trzeci, my mamy dopiero wtedy szansę odkryć niektóre rzeczy. Bo już tak autor tę książkę stworzył. Także myślę, że to jest wtedy świetny argument, że jeżeli dziecko by wyrażało opór, czy jakąś może niechęć, że no ale ja już tę książkę znam, to możemy wtedy właśnie zastanowić się, ale może czytając ją ponownie, my odkryjemy w tej książce coś nowego. Czy może przez to, że ta książka jest teraz w innym języku, my ją odbierzemy w jakiś inny sposób. Prawda, że może ona wywoła u nas jakieś inne emocje, czyli możemy, myślę, że zdecydowanie korzystać z tej samej książki w dwóch językach i odnajdywać w tym wiele korzyści. No widzisz, przy okazji poddałaś mi pewien pomysł, jak tworzyć książki dla dzieci, żeby też rodzicom nie było nudno czytać setny raz tą samą książkę, to rzeczywiście trzeba zrobić tak, że da się w niej odkryć coś nowego. Pomyślę o tym, powiem ci szczerze. Podobno Harry Potter tak został napisany. Że się w nim odkrywa, no tak, tylko tak. Że tam mamy bardzo dużo tekstu, w przypadku książek dla małych dzieci tego tekstu jest zawsze mniej i trzeba się chyba bardziej nakombinować. Natomiast wydaje mi się, że tak jak moje książki i te, które lubią moje dzieci do nich wracać, to najczęściej są to książki aktywizujące. Kupiłam też ostatnio książkę o krokodylu po włosku, bardzo prostą, która też jest aktywizująca. Wnosi element zabawy, bo trzeba z tą książką coś zrobić, klasnąć, przewrócić, coś powiedzieć i to sprawia, że ta książka nie jest nudna i zachęca wtedy dzieci też do mówienia właśnie w obcym języku. Więc chyba aktywizujące książki do tego się świetnie nadają. A powiedz mi, ponieważ powolutku musimy kończyć, Aneto, ty masz też na swoim koncie swoje książki. Chciałabyś o nich troszeczkę opowiedzieć? Bardzo chętnie. Mam tutaj jedną książkę, którą mogę pokazać i to jest Przepis na dwujęzyczność. Jest to poradnik dla rodziców i pedagogów o dwujęzycznym wychowywaniu. Podkreślam, wychowywaniu jako proces ciągły, który tak naprawdę nigdy się nie kończy. Ale myślę, co jest bardzo ważne, w tej książce ja patrzę na dwujęzyczność jako coś uniwersalnego. Bo to jest coś, co jest obecne zarówno w literaturze, jak i obecne w moim codziennym życiu zawodowym, kiedy ja rozmawiam o dwujęzyczności z specjalistami, z naukowcami, z rodzicami z różnych stron świata, gdzie tym językiem docelowym jest, może być każdy język, a wyzwania i sposoby, którymi my sobie radzimy z tymi wyzwaniami, są te same. Czyli myślę, że to jest też ciekawe. Ja tę książkę napisałam bazując na moich doświadczeniach polonijnych, czyli tym językiem docelowym dla mnie, w mojej rodzinie jest język polski, a język angielski mamy zagwarantowany, ale ja pisałam w tej książce używając terminu wasz język. Bo myślę, że to jest bardzo wartościowe podejście, żeby patrzeć na ten nasz język docelowy jako nasz język. Czyli jeżeli wy jesteście w Polsce, w waszej rodzinie i obierzecie sobie język angielski czy włoski jako język docelowy, to będzie po prostu wasz język i ten wasz język będziecie przekazywać za pomocą rozmowy, dialogu czy pewnych specjalnych technik komunikacyjnych, które właśnie opisuję w tej książce. I w ten sposób staje się to dla was coś, co jest taką podróżą dla całej rodziny. Bo zwróć uwagę, język obcy,
a język, który jest nasz, prawda? My całkiem inaczej od razu się do tego nastawiamy. Także książka ma właśnie taki wydźwięk. Wydźwięk, który jest właśnie taki bardzo wspierający dla wszystkich czytelników, bez względu na to, jaki jest wasz język, ale z drugiej strony też daje takie konkretne sposoby do wykorzystywania. Po każdym rozdziale są ćwiczenia, żeby sobie już móc przygotować to, co ja w mojej rodzinie wprowadzę. Czyli to jest książka, która już jest wydana do nabycia zarówno w Wielkiej Brytanii, w księgarni Czytam i Mówię po polsku, jak i w Polsce, w księgarni Księgi Barneya. Również sprzedażą książki zajmuje się wszechobecna księgarnia Amazon. Czyli tam też można tę książkę nabyć. W przygotowaniu znajduje się książka o dwujęzyczności dla dzieci i młodzieży pod tytułem Dwujęzyczna moc. I to jest coś zupełnie nowego. To znaczy nie ma jeszcze na rynku książki o dwujęzyczności dla dwujęzycznych dzieci i młodzieży. Ta książka w bardzo prostych słowach mówi im o tym, czym jest dwujęzyczność, dwukulturowość, kwestie tożsamości też będą tam bardzo mocno obecne. No i również bardzo ważne to są ćwiczenia, zadania, które będą mogły jeszcze bardziej w taki praktyczny sposób ten temat młodym czytelnikom przybliżyć. Książka będzie bogato ilustrowana. Bardzo polecam śledzenie moich kanałów Bilingual House, gdzie możecie znaleźć informacje, kiedy książka będzie już w sprzedaży, ale jesteśmy już na finiszu, jeżeli chodzi o przygotowanie tej książki. Jeszcze mogę polecić alfabet dwujęzyczny, który opracowałam właśnie na bazie współpracy na zajęciach z czytania i pisania z dziećmi dwujęzycznymi. I to jest alfabet, który ja opracowałam przez to doświadczenie braku pomocy. Braku pomocy, które byłyby dostosowane do potrzeb dzieci dwujęzycznych, bo najczęściej te pomocy są takie, które izolują jeden język od drugiego. To znaczy my zajmujemy się tylko pisaniem po polsku albo tylko pisaniem po angielsku. Gdzieś próbujemy ten drugi język naszego ucznia zamknąć na czas nauki w drugim języku. A tak naprawdę te młode dwujęzyczne umysły funkcjonują inaczej. Funkcjonują w ten sposób, że te dwa języki są wciąż obecne, że te dwa języki są wciąż aktywne i jak wspominałam już wcześniej, młodzi dwujęzyczni bardziej lub mniej świadomie te dwa języki porównują. Również w warstwie pisma i w tym świecie liter. I to właśnie w tym alfabecie dwujęzycznym, który jest dostępny na mojej stronie, możecie znaleźć. Czyli tam jest język polski i angielski, litery są pokazane razem, tam możemy porozmawiać z użyciem tego alfabetu z naszym dzieckiem o tym, jak te języki są różne w którymś momencie, gdzie może następuje takie zbliżenie czy podobieństwo, bo nigdy nie powiemy, że są takie same, czy może możemy zwrócić uwagę na te litery, które mogą się mylić i mają prawo się mylić i jak się przed tym myleniem ustrzec. Czyli to jest taka zabawa, która nam z wykorzystaniem tego alfabetu, która będzie nam zdecydowanie pomocna. Na dziś z okazji naszego spotkania przygotowałam specjalną cenę tego alfabetu, także zapraszam, jeżeli chcecie zajrzeć, to będzie na pewno dostępny dla Was link w opisie do tego filmu. Zapraszam do zajrzenia. To będzie tylko dzisiaj i ta zniżka będzie tylko dzisiaj, zgadza się? Tak, do końca dnia dzisiejszego ta zniżka jest dostępna, jest to alfabet w postaci elektronicznej, w PDF do pobrania i do wykorzystania do zabaw natychmiast.
Super. Bardzo mi się podoba Twoje określenie, że to będzie nasz język, bo mam takie wrażenie, że jak mowa o nauce języka, to od razu się tak usztywniamy. Przede wszystkim boimy się popełniania. No widzę, że gdzieś Maję straciliśmy. Ja sprawdzę na chwilkę, jak to wygląda w naszej transmisji. Czy wszystko jeszcze działa? O, wydaje mi się, że tak. No to w takim razie ja jako gościni będę tutaj być może podtrzymywać Waszą uwagę. I mamy nadzieję, że za chwilkę Maja do nas jeszcze dołączy. Mamy dzisiejszy temat o dwujęzyczności w tym właśnie wydaniu uniwersalnym i to było dla mnie bardzo ważne, żeby Wam to dzisiaj podkreślić, że właśnie bez względu na język, bez względu na miejsce zamieszkania, czy miejsce prowadzenia tego dwujęzycznego wychowywania, czy nauki drugiego języka, te problemy, które nas dotyczą, będą podobne. Sprawdzę jeszcze, czy udało nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które były zaplanowane. Wydaje mi się, że tak. Zapraszam Was w takim razie do tego, żeby zaglądać na nasze profile, zarówno do Julki i Szpulki, jak i do Bilingual House. Czy my już jesteśmy z powrotem? Jesteśmy, no, witamy. Podtrzymywałam uwagę słuchaczy, starałam się podczas Twojej nieobecności. A nie wiem, czy usłyszałaś moje pytanie? Nie, proszę powtórz. Bo pytałam o tym, mówiłam o tym, że bardzo mi się podobało Twoje stwierdzenie, Wasz język. To daje taką swobodę posługiwania się językiem, bo mam takie wrażenie, że jak mowa o języku obcym i jego nauce, to od razu się tak usztywniamy strasznie. Od razu nam się to kojarzy ze szkołą, z formułkami gramatycznymi i chyba też takim strachem przed popełnieniem błędu i że źle zostaniemy zrozumieni. I wydaje mi się, że Twoja metoda o tym, żeby swobodnie się komunikować, tak bez stresu, nie zawsze może super poprawnie, to zawsze da się sprawdzić chyba później, zgodzisz się ze mną, tak. Jest chyba najważniejsza, żeby czuć się swobodnie. Tak, zdecydowanie i też myślę, że to podejście, że my się wspólnie uczymy, nawet jeżeli mama czy tata są po filologii angielskiej, to i tak się nadal tego języka uczą. Także dziecko przyswaja język, mama czy tata nadal się tego języka uczą przez to, że z niego korzystają, że poszerzają tym swoją wiedzę językową. I to wydaje mi się, że jest też takie dobre podejście, bo jakby zdejmuje też w pewnym sensie presję z naszego dziecka, bo zamiast dziecko w centrum i wszyscy wokół dokładają wszelkich wysiłków, żeby dziecko stało się dwujęzyczne, to my wtedy wchodzimy w to całą rodziną. My jako wszyscy, młodsi, starsi, my chcemy stać się rodziną dwujęzyczną i działamy w tym kierunku podczas naszych codziennych zabaw, czynności, rozrywki i to służy po prostu temu celowi, żeby w ten sposób się rozwinąć, prawda? Chodzi o taki rozwój. Myślę, że to jest też fajne podejście, takie na luzie, a z drugiej strony gwarantujące sukces, bo właśnie to jest najlepszy sposób nauki. Też tak mi się wydaje i to powoduje, że też nie będziemy do tego podchodzić aż tak restrykcyjnie i sztywno, bo żebyśmy się nie stresowali tą nauką. A jeszcze chciałam Cię zapytać, jakie źródła zewnętrzne byś poleciła do nauki języka, na przykład takim małym dzieciom lub w wieku tam 5-7 lat, kiedy właśnie zaczynają naukę czytania, pisania, wtedy kiedy rzeczywiście ta chłonność języka też jest dosyć duża, ale już na takim bardziej świadomym poziomie.
Myślę, że najlepiej byłoby odnaleźć takie źródła, które, tak jak tu wspominałaś, mają jakąś gwarancję ze sobą, prawda? Tak jak ten program w Grant. Tak, tak, do program, gdzie stoi za tym jakiś, powiedzmy, autorytet, czy jakaś instytucja, która by gwarantowała nam tę jakość języka, szczególnie jeżeli to nie jest język, który my dobrze znamy i potrafimy sami ocenić tę jakość. Jeżeli potrafimy, no to wtedy mamy już tutaj bardzo szerokie pole działania, kiedy my możemy już nawet na YouTubie odnaleźć takie osoby, które przekazują nam właśnie tę zawartość, która nam odpowiada, ta osoba, która nam odpowiada, jeżeli chodzi o jej sposób przekazywanie wiedzy, tą osobowość, jeżeli to nas faktycznie tutaj będzie nas wspierać i motywować i sami słyszymy, że jakość języka jest dobra, to jak najbardziej należałoby z tego korzystać. A jeżeli nie mamy tej pewności, że jesteśmy sami w stanie ocenić jakość tego języka, no to wtedy bazujmy na tych autorytetach. Świetnie. Myślę, że powoli będziemy się już kończyć. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo wiem, że coś wspominałaś o Julce i Szpulce, a ja ze swojej strony chciałam dodać, że mamy Julkę i Szpulkę, tą pierwszą część w języku angielskim, czyli Julie and Woolly. Woolly brzmi bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ta nazwa, na Szpulkę. I macie też kod rabatowy na e-book właśnie interaktywny, dodam, bo to są książki aktywizujące, ale też interaktywne. Tam można sobie w tym e-booku klikać, wybierać różne rzeczy, tropy, a nawet rysować. Więc możecie kupić interaktywny e-book Julie and Woolly, tą pierwszą część z kodem 2 języki bez polskich znaków, ale też jest zestaw, książka w języku polskim i e-book w języku angielskim. Polecam Wam serdecznie do nauki. No i polecamy też książki Anety. Jestem ciekawa bardzo tej książki Moc dwujęzyczności. Bardzo chętnie bym ją zobaczyła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że troszeczkę uchyliliśmy rąbka tajemnicy o tym, że dwujęzyczność jest możliwa, nawet niekoniecznie, kiedy rodzic zna język obcy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i trzymam kciuki za wszystkich, za Wasze sukcesy w dwujęzycznym wychowywaniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I grunt to się nie bać, po prostu tylko próbować. Oczywiście. Dziękujemy bardzo, miłego dnia. Rozmawiałyśmy w ramach cyklu Rodzice po godzinach. Subskrybujcie, lajkujcie, by ten film dotarł do jak największej ilości rodziców, by na tym też skorzystali. Do zobaczenia.